Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto miejmy nadzieję już ostatni epizod z gry Skyrim, rzecz jasna Kirek Challenge. Nie wiadomo czemu mi się tutaj tak zbugowało, ale no. Może to kwestia miejsca, w którym jesteśmy, bo dla tych, którzy nie kojarzą, nie pamiętają, nie wiedzą. Jesteśmy w Sovngarde, czyli krainie zmarłych. Prawdopodobnie jest to ostatnia prosta, by odnaleźć Alduina i raz na zawsze go unicestwić. Co prawda wiecie. No, łabaczak niekoniecznie chce współpracować w tej kwestii, a już nie ma odwrotu, więc niestety, co ma być, to będzie. Chyba nawet widziałem naszego kolegę, dobrze. Więc idziemy. W sumie nawet nie wiem, co mam więcej powiedzieć, poza tym, że szczerze mówiąc, cieszę się, że to już koniec. Po prostu nie chcę już więcej tego Skyrima. We mgle czai się gnoza. Wielu weszło śmiało w Dolinę Cieni. Lecz na nic odwaga w obliczu grozy strzegącej drogi. Aha. Kim jesteś? Przez przepaść giganta, w mroku przed świtu, maszerowaliśmy, nie spodziewawszy się pułapki cesarskiej. Potem walczyliśmy. Mur naszych tarcz stał, póki świt nie złamał szeregów legionu. Lecz nie doczekałem jutrzenki zwycięstwa. Zwinna strzała poniosła mnie do Sovngarde. Nie. Zamgła? Ale nikt nie przeszedł. Alduin, którego głód jest niezaspokojony, poluje na dusze uwięzione w tej dolinie cieni. Czy możesz poprowadzić nas na dwór Shora, gdzie zostaniemy ciepło powitani? Dobra, jest po drugiej stronie doliny. Ujrzałem to wyraźnie, gdy po raz pierwszy wkroczyłem na tę ścieżkę. Ból i strach zniknęły. Rozwiały się jak sen na maga. I przyszła wizja. Dwór Shora. Skrzący się w chmurnej dolinie. Lecz gęsta mgła zdławiła nadzieję. Mój umysł spowił mrok. Zgubiłem drogę i błąkam się. Szybko, zanim Alduin pochłonie twe życie, zanieś na dwór Shora wieść o naszym ciężkim losie. Dobrze. Nie martw się, przychodzę zabić Alduina. Czyha pożeracz światów. W takim razie idziemy. Miejmy nadzieję, że nie będzie tu jakichś większych plot twistów czy coś. Nagle się nie okaże, że no nie wiem, muszę 25 tysięcy nowych zadań robić. Czyżby się udało? Tak. Prawdopodobnie udało się. Idziemy w dobrą stronę. Super. No dobra. Cześć Alduin. Kurczę, bym na pewno nie zboczył chociaż trochę ze ścieżki. Nie, nie, wszystko jest w porządku. Może polazłem trochę nieprawidłowo czy coś, ale spokojnie, widzicie. Jest chyba już to miejsce, do którego miałem się udać. Jakiś gościu, który w samych spodniach tu sterczy, czy co? Okej. Okay. Dobra, mniejsza o to. Wprowadza cię, wędrowcze ponury, do tego miejsca, Sovngarde. Końca dusz, daru Shora dla szlachetnie poległych. Igo Alduina, pożarcza światów. Zadanie. Wielu niecierpliwiło się, by stawić czoła czerwiowi. Odkąd po raz pierwszy zastawił on swoje sidła dusz tutaj, na progu Sovngarde. Lecz Shor zapobiegł gniewnej rzeźni. Być może w swej mądrości przewidział twoją zagładę. Dostać do komnaty męstwa. Nie jesteś jednym z cieni, które zwykle tędy przechodzą, lecz żyjącą istotą, która śmie wchodzić do świata umarłych. Jakim prawem żądasz przejścia?
sprawy narodzin. Jestem smoczym dziecięciem. Minęło zbyt wiele czasu, odkąd musiałem stawić czoła szukającemu zguby bohaterowi smoczej krwi. Mogę wejść do komnaty? Czy umarły? Nakazem Shora nikt nie może przejść przez niebezpieczny most. Dopóki nie uznam go godnym na podstawie testu wojownika. Dobra. Gdzie to jest? Może się przydać. Chyba nie trafię jak zwykle. A nie. Dobra, Jack. Sięgła cię łaska. Dobrze walczysz. Możesz dostąpić zaszczyt. O. Okej. Minęło wiele czasu, odkąd weszła tu żywa istota. Niechaj łaska Shora zstąpi na ciebie. Chyba skaszala na mnie, no, na mnie spadnie, jak to mówił sam. Wow. Piękne miejsce, nie będę ukrywał. Przy okazji mogę tam wam też podrzucić ciekawostkę. Na bazie czynności, których tu dokonujemy w grze, ponoć w ramach wątków pobocznych, możemy spotkać tutaj dodatkowych bohaterów. Przykładowo, jeśli zakończy się wątek towarzyszy, bodajże Kodlak Białowłosy, czy jakoś tak, ten ich przywódca, też się tutaj pojawi. Natomiast w przypadku zakończenia wątku po stronie cesarskich, czyli wojny domowej, można spotkać tu Ulfrika. Witaj, smocze dziecię. W nasze progi nie zawitał nikt, od kiedy Alduin zastawił sidła duszy. Z rozkazu Shora schowaliśmy broń i weszliśmy w woal mgły. Troje jednak czeka na twój znak, by zesłać furię na groźnego wroga. Gormlight nieustraszona, w boju zaprawiona. Hakon odważny z kułakiem ciężkim. Felgir stary, w dal patrzący i posępny. To ci bohaterowie, którzy pierwszy raz zesłali Alduina. Na groźnego wroga. Tak, to oni są. W końcu możemy teraz przypieczętować zgubę Alduina. Powiedz słowo, a ze wzniosłymi sercami pośpieszymy, by zabić żmija, gdziekolwiek się kryje. Niekończące się oczekiwanie ustępuje pola bitwie. Zguba Alduina, jego śmierć lub nasza. Mgła Alduina to coś więcej niż pułapka. Jej cienisty półmrok jest jego tarczą i kryjówką. Ale dzięki połączeniu głosów, zjednoczeniu naszej waleczności, możemy rozgonić mgłę i zmusić go do walki. Oj, coś czuję, że to będzie epickie starcie. Pożerać światów tchórz boi się ciebie, smocze dziecię. Musimy przegonić mgłę, krzycząc razem, a następnie dobyć ostrzy w desperackiej walce z naszym czarnoskrzydłym przeciwnikiem. Za to długa podróż i trudne próby. Rozbrzmią szczękiem wojny, nie ugniemy się. Czyli mam własną armię bohaterów poległych. Tego bym się nie spodziewał. Dobra, przy okazji już przygotuję krzyk, który usuwa różne niedogodności. No ale nieźle. Nie, tak naprawdę bym się nie spodziewał. Jak widać, nawet taka gra jak Skyrim potrafi czasami pozytywnie zaskoczyć. No cóż, nawet nie wiem, co mam więcej powiedzieć na ten temat. Poza tym, że... Spojrzenie Shora spoczywa dziś na tobie. Coś mi mówi, że naprawdę to będzie już ostatnie spotkanie. Dobra, czyli co, musimy krzyczeć wspólnie coś, czy jak? Nie możemy walczyć z przeciwnikiem w tej mgle! Oczyśćcie niebiosa, połączmy nasze krzyki! Okej. Look, Akor! Wow. Udało się, czy nie? Ten mój Rik! Jeszcze raz! Możemy zmiażdżyć... Look, Akor! Jeśli krzykniemy wspólnie! A, za szybko krzyczałem chyba. Tak, zdecydowanie za szybko krzyczałem. Swoją drogą poziom mam, to już od razu dam w zdrowie, czemu by nie. Szybki zapis. Dobra, i?
Ven, mój, Rik! Czy jego siłą nie ma końca? Czy nasza walka ma sens? Trzymajcie się! Słabnie! Jeszcze trochę i przełamiemy jego moc! Raz jeszcze! A pożeracz światów będzie musiał stawić nam czoła! Lok! Akoro! Da, czyli nareszcie. Zobaczmy tylko, jak tam z bateriami. Mogę już zarzucić chyba ostatni kryształ, który mam. Niekończące się oczekiwanie ustępuje pola bitwie. Dobra, teraz tylko krzyk smukło grzmotu. Dobra. Łaboczak, pokazuj mi, na co ci stać. Niestety baterie się szybko czerpią, ale mam wsparcie, które mam nadzieję, że zapieczętuje los Alduin raz na zawsze. Dobra. Na szczęście umiem wystarczająco dobrze krzyczeć. Co? Nie wierzę. To serce jest dziecinnie proste. Spodziewałem się naprawdę większego wyzwania, jak to było do pierwszej bitwy. Nie ukrywam, ona była trochę cięższa. Nadeszła twoja skuba. Czyżby się naprawdę udało? Walczmy razem! Walczmy razem! Walczmy razem! Tam jest! Tam jest! Tam jest! Tam jest! A, jeszcze jeden strzał trzeba było. Okej. Nie wierzę. Powiem wam szczerze, normalnie nie wierzę w swoje możliwości. Taką badziewną postacią jak ta pokonałem Alduina od tak po prostu. Jak tworzyłem kiedyś bohaterów, którzy naprawdę moim zdaniem byli potężni, sensowni. Mistrzowie jednoręcznej broni, tarczy, bloku. Lekkie pancerze, ciężkie pancerze, magowie, wojownicy, strzelcy. Nigdy, powiem wam szczerze, nigdy nie udało mi się dojść tak daleko. Czy chciałbym, czy nie. Po prostu ginęłem od jednego ciosu byle czego. Oczyszczony z jego podłych pułapek. Już zawsze będą śpiewać o tej walce na dworze Shora. Lecz twoje przeznaczenie leży gdzie indziej. Gdy dotrwasz kresu swych dni, być może powitam cię ponownie z przyjacielską radością. I zaproszę na naszą błogosławioną Biesia. Byłby to dla mnie zaszczyt, Sunie. Chwała! Chwała! Gdy poczujesz się w gotowości, by wrócić do żywych, powiedz tylko, a odeślę cię z powrotem. No cóż, chyba nie ma co więcej robić tutaj w Sovngardzie. Mogę wrócić do Tamriel. Z tym skarbem od Shora, mojego lorda. Krzykiem, który sprowadzi bohatera Sovngardu w chwili potrzeby. Wow. Czyli teraz... W tym momencie mogę wzywać sobie... tych bohaterów Sovngardu jako wsparcie? Wow. Ten wątek główny naprawdę może nie tyle co łatwo, co warto wykonać jak najprędzej. Dobra. I jestem... na gardle świata. Wow. Szarotur Kevnara. Wow. Alduin, my love. Wow. Czegoś tego typu bym się nie spodziewał. Alduin, my love. Czyli, że coś teraz smoki. Tak naprawdę teraz nie są już aż tak agresywne, czy co? W tym momencie przestały się pojawiać? Ja już nie rozumiem. Bo widać, że są dalej. Ale nie o to chodzi. Alduin Dilon.
Najstarszy odszedł. Ten, który przyszedł przed wszystkimi i który był zawsze. Nie wydajesz się być szczęśliwy. Szczęśliwy? Nie. Nie jestem szczęśliwy. Zeymahi lost on dul bormahu. Alduin był swego czasu ukoronowaniem dzieła naszego ojca Akatosza. To musiało się stać. Alduin, zaślepiony Pachlok, własną arogancją, odleciał daleko od ścieżki prawych uczynków. Nie mogę jednak świętować jego upadku. Zu tiraz, achst okmach. Był mi kiedyś bratem. Świat nigdy nie będzie już taki sam. No rozumiem cię, Partur Naksie. Wypełniam jedyne swoje przeznaczenie z mojego dziecięcia. Faktycznie nie widziałem tego tak wyraźnie jak ty. Alduin też nie. Rok Funta Kora. Może teraz posiadasz większą wiedzę o mechanizmach rządzących Fennesedit, prądami czasu. Mhm. Może zaczynasz wreszcie postrzegać świat tak, jak robią to dowowie? Możliwe. Możliwe. Zapominam się. Krozis. Solos mit fachdom. Melancholia to skuteczne sidła na smoka. Twoje zwycięstwo jest wielkie i szarot krongrab. Ci, którzy mają oczy, dostrzegą odbicia jego echa we wszystkich nadchodzących wiekach. Rozkoszuj się zwycięstwem, Dovahkiinne. To nie są ostatnie zgłoski zapisane twą ręką na kartach historii. Tym się mogę zgodzić, Partur Naksie, jeszcze dużo przede mną. Dawno już nie czułem się tak młodo. Był Dovahkiinne, jest teraz rozsiany po Kejzarii. Bez dominacji Alduina może posłuchają mego Bahzen, słuszności mego Tuun. W każdym razie usłyszą go. Żegnaj, Dovahkiinne. Żegnaj, Partur Naksie. To zaszczyt było cię poznać. Dobra. W takim wypadku, wiecie co, nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić. Oczywiście zrobię zapis, bo może jeszcze kiedyś spotkamy się z naszym orczym bohaterem, pruszakiem. W innej sytuacji, gdy, nie wiem, będziemy na live'ach, w streamach, jak zwał, tak zwał. Przekształcać go w końcu w zwykłego wojownika, który będzie to, no wiecie, władał jakąś bronią czy coś. A może jednak to będzie jego kres i kiedyś po prostu wytworzymy nowego bohatera od podstaw. Ale póki co jeszcze mam tutaj kolegę. Życzę starcowi szczęścia w jego starania. Niewielu jednak dobrowolnie zamieni przywództwo Alduina na tyranię drogi głosu Artunaxa. Jeśli o mnie chodzi, to jestem pod wrażeniem twego kunsztu, Tuli Dovahkiinne. Z chęcią uznaję moc twego tu. O. Złodawim, wezwij mnie, gdy będziesz w potrzebie, a w szwecie... To jeszcze smoka mogę sobie wołać? No nieźle. Dobra. W tym momencie mogę wam powiedzieć tylko tyle. To był dla mnie zaszczyt, móc przedstawić wam te dziwne zmagania przy użyciu kilka należącego do Boga szaleństwa. Wiem, że zbłądziłem ze ścieżki
Ubajaka raz w pewnej pamiętnej bitwie z kultystami. Wiem, że tak szczerze to challenge się nie udał z tej perspektywy, ale pomijając tą jedną głupotę, sądzę, że było to naprawdę udane przeżycie. Nie wiem, jak wy sądzicie, nie wiem, co daje to myśleć. Jak mówiłem, jestem otwarty jeszcze kiedyś, w niedalekiej bądź dalekiej przyszłości, na powrót do Skyrim. Nie wiem, czy z tym bohaterem, czy rozpoczniemy przygodę od nowa. Jednak oczywiście już nie skupiając się na wątku głównym, podkreślam. Co najwyżej, właśnie Gildie Złodziei, Mroczne Bractwo. Czy chociażby samodzielne po prostu zwiedzanie świata, wiecie. Ja nie powiem tak, nie powiem nie. Zobaczymy jeszcze. No a póki co, bez zbędnego gadania. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach innych serii. Jakie to będą, nie wiadomo. No ale na obecny moment po prostu trzymajcie się. Hej, hej.